No, dzień dobry. A poprałem właśnie to, co dzisiaj wychodziłem. Na sznurku wisi. No i skarpetki białe. No, prane rzeczy. To soli. Dobrze, że się nic nie stało. Deszcz padł, widzicie. O, deszcz padł. Jak rośnie? A chciałem przeprosić Paulinkę, że tak pisałem. Muszę sprawdzać ciebie, jak się ogółem potraktujesz to. Bo jak mamy zakładać rodzinę, to po prostu będą różne sytuacje. Temu trzeba się poznawać. Czy tak szybko do kłótni będzie jakieś dochodziło? Na samym początku to nie znałaś mnie tak. To bardziej takie rzeczy. To idziesz? No. Jedziesz? Bo... Co? To jedziesz tam do elektrowni od razu zajdź. No zajdę. Bo prosił świnka, wieprzowinkę, żeby prąd załatwić. Bo on chce się podłączyć u nas. Ale u nas się nie podłączy się, bo korki będą siadać. Bo jego lodówka, zamrażarka, krótkofalówka. A to musi być wysokie. Jego musi być siła. No siła. Skrzynka koło kościoła i tam siła jest. I on pod skrzynkę, żeby się podpiął się tylko, pozwolili jemu, to by fajnie było. I by on by tam by stał i by. Zajdę. A widzicie. Tak to jest. No, poszedł załatwiać. No, będzie musiał zapłacić ileś. No i na ten temat to właśnie. No, słoneczko teraz wyszło. Padało sobie, twarz trochę opalę. Posechnie wszystko. Dobra, na razie. Trzymajcie się. No, na razie mam widzów.